Przemku, zapytam cię, czy słowo klecha cię obraża? Bo ja na Messengerze dostałem, zaproście wreszcie jakiegoś klechę. No taki jesteś peryn, taki jesteś katol, to zaproś klechę. Czy obraża cię słowo klecha? Mnie generalnie bardzo trudno jest obrazić, natomiast no ja osobiście do księdza katolickiego nie zwróciłbym się klecho. Przemek gotowy? Paweł gotowy? To jedziemy. I want to believe, czyli rozmowy niewyreżyserowane. Naszym i Państwa gościem w dniu dzisiejszym, po ostatnim bardzo ekstremalnym przeżyciu związanym z Łukaszem Kawułą. Wielu kontrowersjach, wielu chwalebnych, ale i też krytycznych komentarzach. Przewijało się między innymi na Messengerze, co? Zapytanie o to, czy byśmy nie zaprosili kogoś poważnego, więc w odpowiedzi na Państwa głosy, te cztery, zaprosiliśmy dzisiaj gościa specjalnego. Przemek Gola. Był łobuz, będzie święty. Święty, tak. Przemku, jak się do Ciebie zwracać? Kaznodziejo, klecho, szczęść Boże, proszę księdza. Myślę, że Przemku będzie najlepiej. Przemku będzie najlepiej, tak. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Witamy Cię. Na początek dzisiaj rozmowa naprawdę bardzo poważna. Oboje jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Pawełku, czy Ty masz swoje Pismo Święte? Mam. Masz? Ale nie dzisiaj. Nie jesteś dzisiaj przygotowany. Przemku, w dwóch zdaniach. Kim jesteś? Jestem chrześcijaninem. Jezus Chrystus jest najważniejszą osobą w moim życiu. Natomiast jeżeli chodzi o role społeczne, jakie pełnię, to jestem chrześcijaninem ewangelicznym i jestem też kaznodzieją ewangelicznym. Kaznodzieja? Tak. A? Czyli jednak szczęść Boże. Nie masz koloratki, ale masz kaptur. Szczęść Boże mam, to w katolickiej tradycji. Tak, to się wiąże z tradycją katolicką, ale ja się nie obrażam, jeżeli ktoś się tak ze mną przywita. No czyli generalnie można powiedzieć, że jesteś księdzem, ale nie katolickim. Ja bym tak tego nie ujął, dlatego że w tradycji katolickiej ksiądz jest kapłanem. Natomiast kapłan... Pośrednikiem. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza to, że jeżeli wy dwaj chcielibyście odprawić tutaj mszę świętą, to nie możecie. Potrzebujecie kogoś, kto będzie pośredniczył, potrzebujecie kapłana. Mędrca. Tak, natomiast w protestantyzmie nie ma sakramentu kapłaństwa i czy to pastor, czy to kaznodzieja, czy to ewangelista jest takim samym człowiekiem jak każdy inny. Po prostu kaznodzieja ma trochę lepszą znajomość Pisma Świętego niż powiedzmy w cudzysłowie przeciętny człowiek. Pastor powinien mieć trochę większe doświadczenie życiowe. Jeżeli ty masz jakieś pytanie, czytasz pismo, nie rozumiesz czegoś, chciałbyś się zapytać, to możesz skorzystać z wiedzy kaznodziei. Jeżeli masz jakiś problem życiowy, coś się nie układa, czujesz się przytłoczony, możesz skorzystać z pomocy pastora. Czyli ale jesteś coś w formie przewodnika bardziej duchowego niż takiego kapłana, dzięki święceniom ma możliwość jedyny on chrzcić, bierzmować, udzielać sakramentów małżeństwa. Tak, kapłan pośredniczy, natomiast kaznodzieja, pastor czy ewangelista towarzyszy człowiekowi i to jest niby z pozoru niewielka różnica, ale ona jest zasadnicza. Jakbyś miał tak zaszeregować, jestem przedstawicielem wiary rzymskokatolickiej, a ty? Jestem chrześcijaninem ewangelicznym. Ewangelicznym, tak. A to jest luteralizm, to jest jakaś nowa era. Jakbyś to miał zaszeregować tak pod Wikipedię? No, jeżeli chodzi o taki punkt widzenia religioznawczy, to chrześcijaństwo zasadniczo dzieli się na katolicyzm, prawosławie i protestantyzm. I teraz w obrębie protestantyzmu są dwa główne nurty pobożnościowe. Ewangelicki i ewangeliczny. Ojej. Ewangelicki to taki, gdzie mówiąc najprościej, chrzci się dzieci. Natomiast ewangeliczny to jest taki, gdzie nie chrzci się dzieci. Dzieci sobie wzrastają u boku rodziców, obserwują swoich rodziców. Jeżeli kiedyś się nawrócą, to same muszą zawnioskować o to, aby włączone były do kościoła. No i dzięki temu nie mamy pogan w kościele.
No wszyscy stają się wiernymi na zasadzie świadomego wyboru dorosłego człowieka. Świadomego wyboru dorosłego człowieka. I ja właśnie utożsamiam się z tym nurtem pobożnościowym ewangelicznym. Naszych oglądających interesuje zasadniczo, jaka jest różnica między tym, co jesteśmy uczeni, co znamy, a tym, co ty reprezentujesz. No oczywiście można by tutaj długą listę podać, bo na przykład katolicyzm zabrania osobom duchownym wstępować w związki małżeńskie. A ty jesteś w związku małżeńskim, ja jestem w związku małżeńskim i protestantyzm szeroko, czy chrześcijaństwo ewangeliczne w tym węższym zakresie daje takie możliwości, bo Biblia daje takie możliwości po prostu. Natomiast to są tematy poboczne, to są tematy gdzieś na peryferiach. Taką zasadniczą różnicą, którą mógłbym wskazać, to jest to, co ty tutaj powiedziałeś. Pierwsza rzecz, jaka ci przyszła na myśl, mówiąc chrześcijaństwo, 10 przykazań, prawda? I ja nie jestem jakimś wielkim ekspertem w zakresie teologii katolickiej, nie chciałbym tutaj robić jakiejś recenzji, natomiast kiedy się spotykam po prostu z katolikami tak na co dzień, to widzę, że oni starają się zaskarbić akceptację Boga dobrymi uczynkami. Starają się być dobrymi ludźmi i mają taką nadzieję, że po śmierci Bóg spojrzy na te ich dobre uczynki i zważy, jako sędzia sprawiedliwy, zważy, który za dobro wynagradza, za złe karze. Być może nie zostaną wtedy wzięci do nieba razem z butami, ale gdzieś bocznym wejściem przez zakrystię, przez czyściec, w końcu się w tym niebie znajdą. A ty wierzysz w czyściec? No właśnie do tego zmierzam. No bo czyśćca nie ma, tak? Do tego zmierzam. Natomiast Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie, że żaden człowiek nie jest na tyle dobry i nigdy się nie stanie na tyle dobry, żeby Bóg go zaakceptował dzięki dobrym uczynkom. I jeżeli ktokolwiek ma mieć nadzieję na to, że znajdzie się w niebie, to tylko dlatego, że Bóg, że Jezus Chrystus wpuści go do tego nieba za darmo. I nie byłbym kaznodzieją, gdybym nie zacytował fragmentu z Pisma Świętego, a dokładnie z listu do Efezjan. Tak. Klecha, nie? No tu jest napisane... A czekaj, Przemku, zapytam cię, czy słowo klecha cię obraża? Bo ja na Messengerze dostałem, zaproście wreszcie jakiegoś klechę. No taki jesteś peryn, taki jesteś katol, to zaproś klechę. Czy obraża cię słowo klecha? Mnie generalnie bardzo trudno jest obrazić, natomiast no ja osobiście do księdza katolickiego nie zwróciłbym się klecho. Ja zazwyczaj mówię ten ojcze, tak? Albo po imieniu, no to wiesz, albo proszę pana. No ale tak jak powiedziałem, nie byłbym kaznodzieją, gdybym nie zacytował. List do Efezjan mówi tak: łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. To znaczy, że jesteśmy zbawieni przez ułaskawienie. Tak jak prezydent czy król ułaskawia kogoś, tak Bóg nas ułaskawił przez wiarę. To znaczy, żeby być ułaskawionym przez prezydenta, to trzeba złożyć w kancelarii prezydenta wniosek o ułaskawienie. Tam poprosić. A jak się składa wniosek do Boga? Jezusa Chrystusa? Właśnie przez wiarę. Kiedy uwierzyłeś w Jezusa, to złożyłeś wniosek o ułaskawienie i wtedy Bóg cię ułaskawia i niezależnie od twoich uczynków wypuszcza cię z więzienia, wypuszcza cię na wolność. I dalej tu jest napisane: nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. To nie jest nasza zasługa, że Bóg nas ułaskawił, że my jesteśmy dobrzy albo przez nasze dobre uczynki zaskarbiliśmy w jakiś sposób sympatię Boga. Nie, ale to wywracamy... Posłuchaj dalej. Nie za dokonane czyny, aby się nikt nie chełpił. Nie za dokonane czyny, żebyś nie stanął kiedyś w niebie przed Bogiem i powiedział: ja jestem tutaj, bo mi się należy. Bóg nie chce nikogo takiego w niebie widzieć. Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie. Łącząc odcinki poprzednich gości, na pewno słyszałeś o sporze między mną a człowiekiem, który uważa się za katolika, a jest poglądy polityczne lewicowe. Twierdzi, że na przykład katolik powinien dekalogu przestrzegać, ale już na przykład jeśli chodzi o przerywanie ciąży i aborcję na życzenie, to już nie jest kwestia wiary, tylko kwestia jakiegoś układu, prawda? Że to jest jakaś wolność, to jest coś.
bo mnie ciężko było w Biblii znaleźć odnośnik, natomiast chciałbym się ciebie zapytać jako mądrzejszego w wierze, bo mnie się kiedyś nasunął taki fragment, który ja się zastanawiałem, czy odnosi się do tego, że dzieckiem Bożym stajemy się od poczęcia i czy ty się z tym zgodzisz, bo w Księdze Mądrości jest taki zapis: i ja jestem człowiekiem śmiertelnym, podobnym do wszystkich, potomkiem pradziedzica powstałego z ziemi. W łonie matki zostałem ukształtowany jako ciało, przez 9 miesięcy we krwi okrzepły, z nasienia męskiego i rozkoszy ze snu złączony. Czy według ciebie może to być fragment, który dla katolika, chrześcijanina, katolika złe słowo, prawda? Natomiast dla chrześcijanina jest wyznacznikiem tego, że dzieckiem Bożym stajesz się od momentu poczęcia, od samego momentu zapłodnienia wynikającego według Biblii z rozkoszy? Czy jest jakiś inny element? Czy dusza. Inny termin. Pojawienia się człowieka. Bóg zaplanował twoje istnienie przed założeniem świata. Zanim świat powstał, zanim zostały ukształtowane planety, to Bóg postanowił, że będziesz istniał. I to samo postanowił wobec dzieci, które zostały zabite, tak? Tak, Bóg postanowił też, jak długo będziesz żył, kiedy umrzesz i w którym grobie zostaniesz złożony. Mhm. I jeżeli rodzice dowiadują się o tym, że poczęli dziecko, to ich odpowiedzialnością jest to, żeby to dziecko urodzić, wychować, a jeżeli jest chore albo niepełnosprawne, żeby się nim zaopiekować. A potem dzieci powinny zaopiekować się swoimi rodzicami, również jeżeli są starzy i niedołężni. Taka jest wola Boża i każdy, komu Bóg miły, tak będzie postępował. Ale nie masz wrażenia, że ta Biblia jest pełna sprzeczności? I ma odpowiedź na każde pytanie, na każde wątpliwość można znaleźć jakąś zwrotkę, pod moją tezę. Biblię czytają prości robotnicy, ale czytają też profesorowie, czytają geniusze, czytał ją Isaac Newton, czytali ją prezydenci Stanów Zjednoczonych i o ile wiem, to nawet do dzisiaj na nią przysięgają. Ja też ją przeczytałem i ja takich sprzeczności nie dostrzegam. Poczekaj, ale to powiedz stop. Stop. Powiedział on: Pan z Syjonu zagrzmi, a Jeruzalem wyda swój głos, a lamentować będą łaski pasterzy i szczyt Karmelu uschnie. Paweł, co te słowa mówią tobie? Przemku? No myślę, że to jest przestroga skierowana do odbiorców tej księgi, na której ci się akurat otworzyło. Czyli to jest jakaś przestroga, czyli jakbym w modlitwie tak. wieczornej znalazł to mogę się spodziewać, że Jeruzalem wyda swój głos, coś ci, a lamentować... Coś ci uschnie. Tak, a lamentować będę razem z innymi pasterzami, tak? No, Bogu tak bardzo zależy na ludziach, na tobie, na Pawle, na innych, że przez całe życie próbuje ich w jakiś sposób do siebie przyprowadzić prośbą, groźbą, przestrogą, na różne sposoby. A ciebie? Jak przyprowadził do ciebie? Bo ty chyba nie urodziłeś się kaznodzieją, tak? Nie masz rodziców kaznodziei. Nie. Nie masz księdza proboszcza z ojca. Ze mną to było tak, że kiedy byłem młodym chłopakiem, w zasadzie jeszcze nastolatkiem, bo miałem tak 18-19 lat, poszedłem do księgarni i zobaczyłem, że na półce leży Biblia. I stwierdziłem, czytać, nie czytać, ale uznałem, że każdy wykształcony człowiek powinien przynajmniej raz w życiu przeczytać coś mądrego. Biblię, która jest jedną z najważniejszych książek na świecie. Nawet dla niewierzących. Tak? Ma wpływ na literaturę, kulturę, sztukę. Kupiłem tą Biblię, zaniosłem ją do domu, otworzyłem i zadziałała na mnie jak magnes. To znaczy nie potrafiłem się od niej oderwać. W Ale zasadzie nie jak mogłem... czytałeś? Tak? Cięgiem? Cięgiem tak, że... Czytałem na różne sposoby. Czytałem od deski do deski, a oprócz tego, gdzie mi się otworzyło. I tak jak powiedziałem, ona działała na mnie jak magnes. Nie potrafiłem się po prostu od niej oderwać. I zacząłem się modlić.
Boże, jeżeli Ty naprawdę wypowiedziałeś takie wspaniałe słowa i jeżeli Ty naprawdę istniejesz, to zacznij do mnie mówić i spraw, żebym w Ciebie uwierzył. I wtedy przyszła do mnie wiara. Ja po prostu o nią poprosiłem i ona przyszła. Przyszła do Ciebie i teraz jesteś przewodnikiem duchowym dla innych. Czy taki kaznodzieja, taki przewodnik musi mieć jakieś specjalne wykształcenie, bo wiem, że skończyłeś studia teologiczne w zakresie biblioznawstwa, znajomości Biblii. Natomiast czy trzeba kończyć studia, żeby być kaznodzieją ewangelickim? Ewangelicznym, tak? Czy ewangelickim? Ewangelicznym. W mojej tradycji służbę w Kościele powierza wspólnota i to ona rozeznaje, kto ma powołanie do jakiej służby i ona decyduje, jakie kwalifikacje powinna ta osoba mieć. I tutaj wykształcenie formalne nie jest w 100% wymagane, to znaczy możesz mieć wiedzę, którą zgromadziłeś w inny sposób, na przykład poprzez książki albo poprzez terminowanie u innego kaznodziei czy u pastora. Natomiast jeżeli masz wykształcenie, to jest on na pewno na plus, dlatego że w sposób systematyczny zdobyłeś jakąś wiedzę, którą potem możesz się dzielić. Ale kto cię tego uczył na studiach? Księża czy profesorowie religioznawstwa? Kto uczy? Ja między innymi skończyłem dwa kierunki. To jest filologia klasyczna, gdzie studiowałem języki, w których zapisana jest Biblia, a także kulturę. I to były studia zupełnie świeckie na uniwersytecie. I oprócz tego studiowałem w seminarium teologicznym kościoła, do którego przynależę. I tam wykładali zarówno... Czyli jednak według doktryny kościelnej. Zarówno wykładowcy, dla których to była po prostu praca, jak i kaznodzieje czy pastorzy, którzy czynili to ze względu na posługę, jaką czynili w kościele. Tak. Powiedz mi, czy w Twoim życiu masz świadectwo jakiś cud, który ci się przytrafił i który uważasz, że wynika z twojej głębokiej wiary. Czy było takie wydarzenie w życiu twoim lub najbliższego otoczenia, które ty możesz powiedzieć, cud, Bóg to sprawił, że to wychodzi poza ram fizyki, wchodzi w metafizykę, wychodzi z fizyki, z naukowego zbadania i Przemek mówi, nikt by nie pomógł, Biblia pomogła. Był w twoim życiu cud? Tak, były takie okoliczności. No podam przykład. Jako młody chłopak bardzo chciałem pojechać na obóz chrześcijański, natomiast wywodzę się raczej z niezamożnej rodziny i średnio mnie na to było stać. Ale tu zarobiłem, tam zaoszczędziłem i uskładałem potrzebną kwotę, ale dokładnie taką kwotę co do grosza, jaka była potrzebna, czyli miałem wyliczone tyle na bilet autobusowy, tyle na pociąg, tyle na jedzenie każdego dnia, miałem wyliczone co do grosika. I tego dnia, kiedy wyjeżdżałem na obóz, poszedłem na przystanek autobusowy, patrzę, a pod nogami leży 50 zł. Rozejrzałem się, nikogo nie ma, no to wziąłem, schowałem do kieszeni, prawda? Tak. I potem pojechałem na ten obóz, było świetnie, naprawdę było świetnie. Ale wracając, okazało się, że autobus podrożał o 50 zł. I to mnie... Wpisujemy, panie Przemku, tam takie cud. I to mnie jak gdyby nauczyło, że... Niczego ci w życiu nie zabraknie. Być może mi zabraknie. Ale mówię niczego, ale że ja zależę od Boga i będzie to, co Bóg postanowił, dlatego muszę się skupić na Nim, a nie na innych rzeczach. Jeżeli będę pracował, jeżeli będę odpowiedzialny, jeżeli będę oszczędny, to mogę być spokojny, nie muszę się martwić, co będę jadł jutro, czy znajdę pracę, czy mnie nie zwolnią z pracy, czy za co będę żył na starość, czy będą emerytury. Bo rozumiem, ja że ty nie utrzymujesz się z tego, że właśnie, jesteś kaznodzieja. Pytanie, tak? Ile kaznodzieja wyciąga miesięcznie? Dobra, to zamykamy Biblię, przechodzimy do porozmawiania o pieniądzach. Ja osobiście nie biorę pieniędzy od ludzi,
Dlatego, że nie muszę. Natomiast... Przyjmujesz datki? Nie przyjmuję dobrowolnych datków, dlatego, że razem z żoną pracujemy i to, co zarabiamy, to nam wystarcza. Natomiast oczywiście można komuś pobłogosławić w ten sposób, że dać mu jakiś datek, jeżeli zgodzi się przyjąć, to jest w porządku, ale chcę jedno powiedzieć. Zgodnie z Pismem Świętym w Kościele wszystko jest za darmo. Czyli chrzest jest za darmo, ślub jest za darmo, pogrzeb jest za darmo. Natomiast datki zwykle przekazuje się w sposób anonimowy do jakiejś skrzyneczki, która stoi gdzieś w miejscu, gdzie się dana wspólnota zgromadza. I tak jak powiedziałem, to jest dobrowolne. Czyli waluta Bóg zapłaci, u Ciebie nie działa. Nie. No to jest atrakcyjny dla wielu wspólnot, jak ty mówisz, kościołów, no bo mają księdza za darmo w takim wypadku. A no, wiesz, że wszyscy ci katolicy, no oni wszyscy narzekają, że muszą tak bardzo dużo płacić na kościół katolicki. To znaczy, to robisz się bardzo atrakcyjny dla nich wszystkich. To znaczy, myślę, że niechęć w stosunku do łapczywego czy chciwego księdza to jest za mało, żeby stać się chrześcijaninem. Musisz zawsze tak mądrze odpowiadać, kurczę. Ale nie, ale zobacz jakie słowa. Przepraszam, czy mógłbyś to powtórzyć jeszcze raz tak do kamery? Uwaga. Żeby stać się chrześcijaninem, trzeba przede wszystkim zrozumieć, że nie zasługuje się ani na niebo, ani na Bożą przychylność, ani na Bożą miłość. I w tej rozpaczy zawołać do Jezusa o ratunek. I to jest to, co przesądza o tym, czy chrześcijaństwo jest dla ciebie atrakcyjne, czy nie. Jeżeli ktoś chce być chrześcijaninem, dlatego że ono jest tańsze od innych religii, to niestety, ale to jest za mało. Jak w ogóle, jak twoi bliscy, rodzina postrzegają to, że jesteś takim przemądrzałym klechą, no bo ty wiesz, ty wszystkich pouczasz, co tu teraz zrobić, żeby być, wiesz, dostać się do nieba i w ogóle, żeby cię Bóg umiłował, bla, 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 bla. No jesteś bardzo mądrze, tak? Jesteś tak na takim piedestale i mówisz, i się wymądrzasz, nie? Jak cię postrzegają, pracujesz i tak dalej, bliscy, znajomi, jako Przemka, bo ja cię znam jeszcze ze szkoły średniej, gdzie byłeś takim, powiedzmy, kujonem, dajmy na to, bo to olimpiady, fizyka, matematyka, a tutaj teraz metafizyka, Bóg, no odleciady jesteś troszkę, bo od tej ziemi się oderwałeś, nie? Na 2 metry powyżej chodzisz. Przede wszystkim ja staram się ludziom nie narzucać, to znaczy odpowiadam na pytania tym, którzy zadają te pytania i którzy życzą sobie wysłuchać odpowiedzi. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o odbiór społeczny, to jest on bardzo pozytywny i myślę, że z miesiąca na miesiąc czy z roku na rok coraz bardziej pozytywny. Szanowni Państwo, no, piękna, trochę przydługawa rozmowa, ale wydaje mi się, że bardzo esencjonalna, jeśli chodzi o duchowy wymiar naszego programu. Coś zupełnie nowego. Chciałbym uwierzyć, wierzę. Wierzę w to, że Przemek Gola jako kaznodzieja wie, co mówi. Chciałbym uwierzyć w to, że niewielu przedstawicieli Kościoła Rzymskokatolickiego tą rozmową poprosiliśmy. Nie taki był nasz zamiar, prawda? Chcieliśmy tylko przedstawić gościa, który chciał i odważył się o tym przed kamerą mówić. Chciałbym uwierzyć, że Paweł tak naprawdę odrzuca. Tak, ale kiedyś się nawróci. Przemku, mamy misję nawrócić Pawła Budzkiego na jedyną prawdziwą wiarę. I chciałbym uwierzyć w to, że mimo tego, co się tutaj odbywa na tej kanapie, są ludzie dobrej woli, prawdziwi chrześcijanie, którzy zechcą przyjść i opowiedzieć o swoim spotkaniu z Bogiem. Być może spotkał ich drobny cud w wysokości 50 zł, który przytrafił się Przemkowi, który wzmocnił jego wiarę. Ja takich cudów kilku mam, na Pawła te cuda czekają. Przemku, Tobie pięknie dziękujemy. Była to wielka dla nas przyjemność. Zapraszamy serdecznie, zapraszamy, zawsze będziesz tu mile widziany. Bóg z Tobą, przyjacielu. Ja normalnie. Dziękuję. Jest jakaś zasada, jest żebyśmy mogli nasze kredyty spłacić? Jest gdzieś ten? Jest taka zasada, którą zastosuje i księdze sędziów może? No, ja nie jestem doradcą finansowym, ale osobiście
jeżeli ktoś by mnie zapytał, czy brać kredyt, czy nie, to poradziłbym mu, jeżeli tylko możesz, to nie bierz. No to... No, a powiedz...